Dzięki tej inwestycji droga z Lubina do Wrocławia ma zyskać status trasy szybkiego ruchu i posiadać po dwa pasy w każdą stronę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg dotyczący pełnej dokumentacji w sprawie przebudowy lub budowy nowej drogi. Obecnie od Lubina do Prochowic jest to droga krajowa nr 36, a dalej do Wrocławia przebiega deka nr 94. Dokumentacja zostanie opracowana w dwóch wariantach. Pierwszy zakłada rozbudowę drogi po śladzie istniejącym. Natomiast drugi częściowo po nowym śladzie na, na fragmentach, które będą omijać obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo e, lub korygujące parametry drogi. Trasa będzie przebiegać przez trzy powiaty: Lubiński, Legnicki oraz Wrocławski. Termin składania ofert mija 7 października tego roku. W ramach inwestycji powstaną obwodnice kilku miejscowości, węzły drogowe przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania. Powstaną także nowe chodniki, drogi rowerowe czy zatoki autobusowe. Po podpisaniu umowy firma będzie miała 5 lata zgromadzenie potrzebnej dokumentacji. Trasa została wpisana do rządowego programu budowy dróg krajowych 2030. Koszt jej budowy jest szacowany na około 2,5 miliarda złotych.